Cześć, witaj w kolejnym odcinku Daily Vloga. Dzisiaj chciałbym jeszcze uzupełnić wczorajszy temat działania i testowania zamiast przygotowywania się. W zasadzie to poruszałem ten temat już chyba dziesiątki razy w różnych formach na tym vlogu, ale to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą trzeba zrozumieć i to jest jedna z najważniejszych zmian mentalnych, która musi w Tobie zatrybić, żebyś przestał działać tak bardzo asekuracyjnie, a zaczął działać skutecznie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiele osób, które próbują się czegoś nauczyć, albo próbują zrealizować jakiś cel, albo próbują dokonać jakiejś zmiany, to w momencie, kiedy pojawia się ten impuls do działania, czyli pojawia się ta motywacja, o której tak dużo się mówi, że chcę coś rzeczywiście zrobić, mam pomysł, żeby coś zmienić, mam pomysł, żeby osiągnąć jakiś cel, stawiam sobie jakiś cel i tak dalej. I dlaczego nie nadchodzi działanie? Dlatego, że my bardzo często nastawiamy się na tą obserwację zamiast na testowanie i popełnianie błędów. Czyli w momencie, w którym my jesteśmy nastawieni cały czas na obserwowanie tego, jak wyglądała nasza przeszłość i wyciąganie wniosków na temat naszych przyszłych działań na bazie naszych porażek i sukcesów, na bazie tego, co się nauczyliśmy, na bazie tego, jak inni robią, jak inni wokół nas działają, co obserwujemy wokół nas i tak dalej, to jesteśmy zamknięci trochę na to testowanie, bo boimy się popełnić błędy ze względu na to, że mamy dużo danych wokół nas i widzimy, że na przykład chcąc założyć biznes, ok, znam wujka, który na przykład założył biznes i mu nie wyszło. Większość moich znajomych nie ma biznesu, więc w związku z tym jestem nastawiony na to, żeby nie próbować, ponieważ nie mam takiego osadzenia na zasadzie historii sukcesu w moich bliskich kręgach, która pozwoliłaby mi uwierzyć w to, że mogę to zrobić. W odróżnieniu, jeżeli ktoś wychował się w rodzinie, w której na przykład rodzice mieli firmę, mieli mnóstwo znajomych, którzy mieli firmy, mają mnóstwo kontaktów i po prostu ktoś obracał się ciągle w kręgach osób, które po prostu prowadzą działalności i żyją w trochę inny sposób, nie chodzą do pracy na przykład od 8 do 16, tylko funkcjonują trochę inaczej, to dla tej osoby jest bardziej naturalne to, żeby podjąć pewnego rodzaju decyzję. Ale nadal jest to tak jakby, ja uważam, że to jest trochę bazujące na tych reakcjach, bo to nie jest tak, że Ty decydujesz coś zrobić, tylko środowisko ukształtowało Cię w jakiś sposób i Ty płyniesz po prostu z nurtem, w którym ukształtowało Cię to środowisko. Czyli w momencie, kiedy wychowałeś się w jakiejś rodzinie, w której wszyscy po prostu chodzili do pracy, często w stałych godzinach, 8-16 i większość Twoich znajomych, wszyscy Twoi znajomi po prostu tak też funkcjonują, to Ty żyjesz w takim nurcie, w którym założenie biznesu albo zrobienie czegoś pod prąd jest bardzo dziwne i nie masz takiego osadzenia, nie masz tej historii, która by Ci udowodniła, że można tak rzeczywiście, nawet jeśli widzisz influencerów, którzy tak robią, nawet jeśli widzisz różne osoby, nie wiem, czytasz jakieś biografie, oglądasz filmy i tak dalej, to są ludzie, którzy nie pasują do Twojego środowiska i do Twojego świata. I Ty po prostu nie zadziałasz w ten sposób, a jeśli zadziałasz, to będziesz bardzo w tym osamotniony i będzie Ci bardzo ciężko przełamać mnóstwo wzorców myślenia, które masz już ukształtowane. Natomiast jeżeli właśnie sytuacja byłaby inna, to dla Ciebie bardziej naturalne będzie podjąć pewne działania, bo tak jesteś już ukształtowany, masz odpowiednie przekonania, widziałeś odpowiednie schematy, obserwowałeś, uczyłeś się tego, jak funkcjonują inni ludzie i dla Ciebie to funkcjonowanie jest funkcjonowaniem domyślnym. Ale cały problem polega na czymś innym, bo nie sztuką jest płynąć z prądem i po prostu będąc w innej rzece płynąć z tą rzeką, tylko kwestia jest właśnie tej świadomości i kontroli w życiu. W momencie, w którym w Twoim mózgu, w Twojej myśle pojawia się hasło na zasadzie chcę coś zmienić albo chcę osiągnąć jakiś cel, to powinieneś być nastawiony na przetestowanie tego. Jeżeli nie masz doświadczenia, które dawałoby Ci jakieś wnioski z przeszłości, przykładowo nigdy nie robiłeś czegoś, no to skoro nie masz takiego odniesienia, to powinieneś być nastawiony na testowanie, na przetestowanie, sprawdzenie, zobaczenie, popełnienie błędów, wyciągnięcie wniosków i pójście dalej. Natomiast to, co robi większość ludzi, to jest właśnie filtrowanie poprzez różnego rodzaju pytania. Czy jestem wystarczająco gotowy? Czy to jest odpowiedni moment? Czy ktoś z moich znajomych to zrobił? Czy znam kogoś, kto to zrobił? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest dobry cel? Czy to jest właściwe dla mnie? Czy jestem wystarczająco dobry? Czy ja się w ogóle nadaję? Czy mam kompetencje? Czy umiem? I tak dalej. I mnóstwo pytań, które kwestionują rzeczy, i nie możesz poznać odpowiedzi tak naprawdę na to pytanie, dopóki nie spróbujesz. Bo w momencie, kiedy nigdy nie, na przykład, nie wiem, nie jeździłeś na rowerze, to nie jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie typu, czy jestem wystarczająco dobry, albo czy jest to odpowiedni moment, albo czy ja się do tego nadaję. Nie wiesz tego, ponieważ nie masz doświadczenia. Potrzebujesz zadziałać, przetestować, sprawdzić i wtedy będziesz mógł się dowiedzieć. I właśnie większość ludzi nie jest nastawiona na to testowanie, na to bycie otwartym, na popełnianie błędów, na próbowanie, na wyciąganie wniosków w trakcie działania, tylko oni są zamknięci na to ze względu na to, że w momencie, kiedy trafia do nich myśl, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, to oni od razu tę myśl filtrują. Czyli zamiast działać i testować i przetestować to wszystko w boju, to jest filtrowanie i przygotowywanie się właśnie przez mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości. Im więcej tych pytań i wątpliwości kreujesz, im bardziej filtrujesz te myśli, tym więcej pojawia się wymówek, tym więcej pojawia się wątpliwości i tym łatwiej jest to działanie odsunąć w czasie, bo muszę się lepiej przygotować, bo nie wiem jak to zrobić i tak dalej, bo nie jestem wystarczająco dobry, bo to nie jest odpowiedni moment, bo nie jestem wystarczająco przygotowany i tak dalej. I mnóstwo historii będziesz sobie wkręcał po to, żeby nie zacząć i być może nie zaczniesz nigdy, być może nigdy nie sprawdzisz, czy się do tego nadajesz, a ktoś drugi, który nie robi tej całej filtracji, nie tworzy tych wymówek i tego wszystkiego, po prostu zadziała i sprawdzi. I być może ta osoba popełni więcej błędów, bo nie będzie miała tej wiedzy początkowej, którą Ty zdobędziesz przygotowując się, ale ona 10 razy szybciej pójdzie do przodu ze względu na to, że popełni błędy, pomyli się, wyciągnie wnioski i właśnie pójdzie dalej. O tym też już wielokrotnie rozmawialiśmy, czyli w momencie, kiedy chcesz coś zrobić, zamiast filtrować, zamiast zastanawiać się, czy Twoi znajomi to robili, czy Twoja rodzina to robiła, czy znasz kogoś, kto to zrobił, czy nie wiem, wiesz jak to zrobić, czy to jest dobry moment, to po prostu spróbuj, zadziałaj i najwyżej okaże się, że się pomyliłeś i tyle. I nic złego się najczęściej nie wydarzy, o ile to nie jest decyzja o zainwestowaniu życiowych oszczędności, tylko jest to kwestia realizacji jakiegoś Twojego celu czy marzenia i wymaga podjęcia wielu kroków, to po prostu zrób te kilka pierwszych kroków, sprawdź, zobacz, pomyl się, otwórz się na popełnienie błędów, na dokonanie pomyłek, wyciągnięcie wniosków i pójście dalej, zamiast filtrować pomysł, zamiast przygotowywać się. To wszystko, te pytania, to filtrowanie pomysłu jest świetne, kiedy już podejmiesz akcję. Wtedy warto zadawać sobie dodatkowe pytania, wtedy warto zastanawiać się, co jeszcze mogę zrobić, jak jeszcze mogę zrobić co lepiej i tak dalej, ale w momencie, kiedy już działam, kiedy jestem już w trakcie, w procesie, a nie w momencie, kiedy siedzę sobie na fotelu i zastanawiam się, że chciałbym zmienić swoje życie, ale nie wiem, czy to jest właściwy moment. To jest właściwy moment, spróbuj, zacznij, podejmij kilka kroków, a dopiero wtedy zastanawiaj się, co robić lepiej, jak osiągnąć cel szybciej, jak mogę być jeszcze lepszy i tak dalej. I tyle. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!